chodzić z paciarzem. Żebyś później potem nie płakał. Obrazki ze stolicy. Zaryzykuję takie stwierdzenie i takie przywitanie. Bardzo dziękujemy. Na szczęście to było udawane. To nie wydarzyło się naprawdę, chociaż takich scen podejrzewam w tej grze, którą mamy nadzieję szybko otrzymać w ręce, ale to też oczywiście dowiemy się w swoim czasie i podczas tego naszego spotkania. Takich obrazków na pewno nie zabraknie, zwłaszcza jeżeli znacie bazę literacką, czyli jeżeli znacie powieść Zły Leoparda Tyrmanda. Radek Nałęcz z tej strony, kłaniam się, witam bardzo serdecznie. Ja reprezentuję Polsat Games i Frenzy. Mam przyjemność dzisiaj poprowadzić konferencję prasową. Witam gości, witam przedstawicieli prasy, witam dziennikarzy. Witam również twórców gier, bo są z nami devowie, którzy współpracują przy tytule The Evil One, czyli zły, tłumacząc na polski, chociaż oczywiście też będą inne wersje językowe, ale to wszystko opowiemy wam w ciągu najbliższej godziny. Witam także internautów, ponieważ stream internetowy jest dostępny, tam też jest czat. Jeżeli będziecie mieli chęć zadania pytania, dowiedzenia się czegoś więcej, to oczywiście zostawcie swoje pytania w odpowiednim okienku. Będziemy te pytania również mieli przyjemność zadać. Podobnie zresztą jak zaproszeni go gości i dziennikarze, też będzie część, która fachowo nazywa się Questions and Answers. Zacznijmy może od prezentacji. Mam wielką przyjemność zaprosić na scenę Martę Frankiel-Dominik ze studia w Red Deer Games, która jest producentką, również współautorką scenariusza gry. Kobieta wielu talentów, bo ja tutaj mam całą listę tych zdolności, tych skilli i tych umiejętności, ale też zapraszam pana prezesa, współzałożyciela Red Deer Games Michała M. Lisieckiego, a także Bartłomieja Kosakowskiego, szefa marketingu, którzy nieco więcej na temat The Evil One teraz opowiedzą. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Dzień dobry. Dziękujemy wam bardzo za przybycie, za poświęcenie nam waszego czasu i za obejrzenie projektu, który planujemy, projektu Zły. Zło czai się za rogiem i w każdym z nas. Chwilkę to się wyświetlało. Myślę, że każdy z was mógł się zastanowić nad tym, czy to prawda, czy nie. Zabójcze hasło Marty, trudno się z nim zgodzić, a jeszcze trudniej się z nim nie zgodzić. Marta, co cię inspirowało do tego? Rozszyfrujemy to? Myślę, że to nie jest jeszcze ten moment, ale mam nadzieję, że czują się państwo zachęceni, żeby poznać naszą tajemnicę i wysłuchać, co chcielibyśmy wam dzisiaj przekazać. Slajd za daleko, dobrze. Zły. Zły Leopolda Tyrmanda. Oryginał naszego projektu, nazwa oryginalna gry, jak będziemy ją prezentować na całym świecie, to jest The Evil One. The Man with the White Eyes. I to jest tytuł, jakim będziemy się posługiwać. Oczywiście projekt jest globalny. Natomiast w Polsce faktycznie do polskiej społeczności tu powstała książka, tu znamy tą literaturę doskonale, a przynajmniej dobrze, i Leopolda Tyrmanda, więc w Polsce będziemy używali również nazwy Zły i pod taką nazwą można nas znaleźć w social mediach. I poza narracją anglojęzyczną na pewno te dyskusje z Polski wybrzmią na świat. Ale mamy również biuro w Hiszpanii, więc myślę, że szybko drugi język świata i niewątpliwie można się spodziewać też złego po hiszpańsku. Marta, jak to będzie po hiszpańsku? Po hiszpańsku El Madavo, ale skoro projekt będzie globalny, to też będzie Derbuze, Il Magino czy Agil. Więc języki stoją przed nas otworem, ale w każdym języku nazwa Zły będzie brzmieć świetnie.
Nowoczesna, szeroka licencja. To jest podstawa tego, co tworzymy. Przyznam, uchylając rąbka tajemnicy, że to było największe wyzwanie. Ja Mafiu Tyrmanda znam od roku 2014. Sporo czasu spędziliśmy ze sobą, ale negocjacje tej licencji zajęły mi 2,5 roku. No ale udało się. Ona jest nowoczesna, bo odpowiada temu, co dzieje się na rynku technologii, jak szybko postępują zmiany, jak szybko wkraczają nowe pola eksploatacji. Więc myślę, że posiadamy jedną z najbardziej nowoczesnych licencji w Polsce, jeżeli chodzi o pola eksploatacji. I dlatego mówimy o multiwersie i to w rozumieniu nie tylko samej gry i czasoprzestrzeni, ale również w odniesieniu do źródeł i kanałów eksploatacji, w jakich możemy tej licencji używać, a również udzielać sublicencji, więc jest to projekt wielowątkowy. I to, co ważne, czas licencji z punktu widzenia naszych partnerów, przyszłych inwestorów. 20 lat to jest wystarczający okres, aby stworzyć wielkie multiversum czy uniwersum prezentujące wartości złego i wartości Tyrmanda. Więc bardzo się cieszę, że mimo tak długiej negocjacji i dużego zaangażowania zespołów prawnych udało nam się podpisać właśnie taką długą i szeroką licencję. Dlaczego zły? I tu pytanie do Marty. Marta, co ciebie najbardziej inspirowało, kiedy czytałaś książkę i dlaczego zły? Dlaczego tego się podejmujemy? Dlaczego to jest dobry projekt? Co w tym takiego jest intrygującego? Znamy doskonale superbohaterów i antybohaterów z różnych stron kultury, ale dlaczego nie moglibyśmy sięgnąć po bohatera, który jest białym krukiem wśród literatury, czy nieoszlifowanym diamentem wśród tych bohaterów, czyli naszego polskiego Batmana, który nie doczekał się jeszcze swojej adaptacji w postaci gry czy innych produktów, które mogłyby umilać nam spędzanie czasu wolnego i rozwijać naszą wyobraźnię. Co jest ważne, to książka Leopolda Tyrmanda posiada ponadczasowy przekaz. Złego możemy znaleźć w każdym z nas. Możemy go zinterpretować w taki sposób, jak w danym momencie potrzebujemy i znaleźć w tej pozycji to, czego chcielibyśmy się nauczyć, co chciałoby wpłynąć na nas i sprawić, że staniemy się lepszymi bądź innymi ludźmi lub znaleźć wartości, których do tej pory nie było. Dodatkowo, jak w każdej dobrej książce, jest wątek tragicznej miłości, są brutalne bójki, ostry i cięty język, leje się wódka i dźwięki swingu i jazzu są wszechobecne. Czy jest lepszy materiał na hollywoodzką produkcję, Michał? Znaczy, ja podzielam pogląd, że to jest książka, która absolutnie nadaje się na hollywoodzką produkcję. Jest w niej wszystko. Jest w niej wszystko, co w klasyku Hollywoodu, który odnosi sukces, powinno się znaleźć. Od pieniędzy, od dobra, od zła, od walki dobra ze złem, od atrakcyjnych kobiet, pięknych opisów. Naprawdę jest w tym wszystko. I to jest pytanie oczywiście, dlaczego do tej pory ten zły nie wyszedł na świat? Dlaczego tego nie udało się zrobić? Ale przyznam, że nad tą książką od zawsze, i zresztą nad Leopoldem Tyrmandem, trzeba pamiętać, ciążyła cenzura. Świat nie chciał, polski świat, PRL nie chciał, żeby ta rzeczywistość była opisywana i Leopold Tyrmand niebywale to odczuwał na własnej skórze. To widzimy przez całą ścieżkę kariery, ale był wierny swoim ideałom do końca, więc ta książka ma też głębie i głębie wartości ze świata Leopolda Tyrmanda, więc myślę, że to jest wielki scenariusz na pewno na wielką grę i na pewno to, do czego się odnosimy i co jest bardzo ważnym czynnikiem, to jak radzą sobie książki, jak radzą sobie filmy i książki przełożone właśnie na świat game devu. I w Polsce mamy też świetne przykłady z liderem w postaci Wiedźmina, sukcesem na początku nieodkrytym, niespodziewanym, że to uda się na tę skalę. I liczby, które tu prezentujemy, no one są bardzo dobre jak na rynek game devu, jeżeli chodzi o, to są liczby pobrań gier od czasu ich premiery. Mamy kilka przykładów. Marta, czy tutaj jakiś komentarz z twojej strony do tego? Chciałabym dodać na pewno, że wszyscy mówimy i wspominamy o Wiedźminie, na najbardziej popularnej polskiej produkcji, która jest adaptacją książki, ale nie zapominajmy też o Game Decku, czy tutaj książkach Stalker, czy Metro, które też bardzo mocno wpłynęły na popularyzację świata post-apo. Czy Sherlocka Holmesa, bardziej klasycznego detektywa, tutaj już troszkę z lewej strony Europy. Jednak chcielibyśmy bardzo mocno podkreślić, że ten rynek i ten sektor przy tych tytułach, które tutaj mamy, potrzebują złego i my chcielibyśmy tego złego odbiorcom i graczom oraz przyszłym graczom po prostu pokazać i dać.
Budujemy również społeczność, o której za chwilę wywołamy Bartka do tablicy, ale właśnie pierwsze nawet reakcje, kiedy osoby, które wokół nas się zgromadziły, wiedziały, że tworzymy złego, podesłały nam super inspiracje ze świata popkultury, wiele zestawień, jak można prezentować, pokazać złego, i to jest jedna z przesłanych do nas grafik, dostaliśmy takich kilka, czy kolaży po prostu, i to jest, no, mroczne charaktery w świecie popkultury są uwielbiane przez miliony. Marta, masz swojego faworyta? Zdecydowanie Wolverine i Venom to moi faworyci, ponieważ wbrew pozorom wydaje nam się, że to są bohaterowie, którzy mogą oddziaływać negatywnie, ale tak naprawdę są bardzo lubiani, a ich zło jest interpretowane w zależności od tego, po której stoimy stronie. Taki sam jest nasz zły, bo dla jednego zły Leopolda Tyrmanda będzie złym, a dla innej osoby będzie po prostu chciał coś udowodnić i pokazać w jego idei dobrego. Tak samo jest z bohaterami popkultury, dlatego bardzo dziękujemy za przesłanie nam tego kolażu, ponieważ czujemy, że nasi odbiorcy też czują to, czego my potrzebujemy i co chcemy wam przekazać. No i to jest pytanie, z którym będziemy się zmierzali, czy zły jest dobry, i tutaj ludzie, którzy nie przeczytali książki do końca, nie przeszli tych dylematów, zastanawiają się, czy on jest dobry, czy zły. My na to jednoznacznie też nie odpowiemy, ale bohater, którego tu nie widać akurat, a też dostaliśmy kolaże, to jest Zorro. Zorro pojawia się jako inspiracja w obu opowieściach, w złym Leopoldzie Tyrmandzie i w Batmanie. Batman swoje przeobrażenie przechodzi, kiedy wychodzi z kina po obejrzeniu Zorro, więc to też jest taka inspiracja, no, która w dzisiejszych czasach ma to silne Z, od którego też nie uciekniemy, źle kojarzone, ale myślę sobie, szanowni państwo, Tyrmand zły powstał ponad 70 lat temu i wydawało nam się, kiedy zabieraliśmy sobie tą książkę za tą licencję, za negocjacje, jak tu będziemy odtwarzać świat z przeszłości. No niestety tragedia, która dzieje się wokół nas, powoduje, że odtwarzamy też świat bieżący. Proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał Kijów czy inne wielkie miasta Ukrainy po tym, kiedy się skończy ta tragedia, która tam w tej chwili trwa, więc coś, co miało być dla nas historyczne, paradoksalnie za chwilę będzie się działo w odbudowującym się z ruin niejednym mieście Ukrainy, więc ta lektura, pozycja Tyrmanda stała się niebywale uniwersalna i pozwoli nam się również odnosić w jakiś inteligentny sposób do czasów współczesnych i adresować problematykę, z którą spotykamy się na co dzień, budzimy się, i nasze wiadomości zaczynają się od scen, jakie miały miejsce kiedyś, i czekają pewnie każde miasto, które musi podnieść się z ruin, więc to jest też fascynujące, że możemy się zaangażować i mam nadzieję przy okazji tworzenia złego zrobić niejedną dobrą i pozytywną rzecz. Ale to wszystko przed nami. Chciałem powiedzieć, kto z nami będzie inicjował zespół. Zapraszamy na salę, śmiało, są jeszcze miejsca. Niewiele widzę, dziękuję za liczne przybycie. Raz jeszcze i pozdrawiamy też od razu internautów, którzy oglądają nas live. Marta, myślę, że ty krok bliżej do centrum, tylko uwaga tutaj na te rekwizyty, będzie cię lepiej widać. Natomiast Martę już państwo znacie i mnie również. Ja mam przyjemność od 3 lat pełnić funkcję prezesa studia i współzałożyciela studia. Chciałem podziękować współtwórcy również studia, współtwórcy tego projektu, Dominik Czarniga, senior game producer i creative director studia. Dominik, pokaż się nam, jakbyś mógł się zaprezentować. Marta jest z nami już długo, prawie od początku istnienia studia, jest publishing directorem, odpowiada za nasze wszystkie międzynarodowe relacje. Świetne sukcesy, Marta, gratuluję, gratulujemy ci nieraz na naszych spotkaniach i podsumowaniach. Jest również w tym zespole inicjującym nasze przedsięwzięcie. Bartek Kosakowski, szef marketingu, za chwilę oddamy mu głos. Lech Kurnicki jest szefem operacyjnym, Lech z tyłu, doktor Lech Kurnicki pilnuje nas, żebyśmy realizowali targety, żebyśmy byli na czas, żebyśmy byli studiem bardzo efektywnym. Gaming to biznes, to wielki biznes, więc to nie tylko rozrywka, tu trzeba po prostu dowozić terminy i mamy kogoś, kto nas solidnie pilnuje. Paweł Rodan, Paweł, gdzie jesteś? Paweł jest tutaj, prezentuje się z nami, pomaga nam w całym projekcie, jest project managerem. I Paweł, dziękuję za dowiezienie tej konferencji. To było też duże wyzwanie i kontrowersyjne, czy na tak wczesnym etapie, co wyjaśnimy, zapraszać państwa na konferencję. Najczęściej robi się to nieco później na etapie rozwoju projektu, ale to się udało, także dziękuję, Paweł.
Marcin Makowski. Marcin, pokaż się, jest z nami. Marcin jest na co dzień dziennikarzem, przyjacielem Mafiu Tyrmanda. Dla nas jest konsultantem, szczególnie w aspekcie historycznym i tego, żebyśmy wiedzieli, jak daleko możemy odbiec od książki, więc wspiera nas merytorycznie w całym dialogu. No i w dialogu z Mafią Tyrmandem również, który też jest dialogiem wymagającym. Także dodam, chyba chociaż to jeszcze będzie, że Marcin też współtworzył cykl felietonów z Mafią Tyrmandem. Wspólnie opublikowali książkę, więc to jest dobra relacja również. I Artur Ganszyniec, Game Narrative Consultant. Artur jest naszym konsultantem, jest rozchwytywanym konsultantem, jest współtwórcą Wiedźmina. W tej chwili pracuje również z Anshar Studio, pracuje z grupą Movie Games nad wieloma produkcjami, więc my wiemy, że na polskim rynku jest również wiele talentów, bo to jest ogromny rynek wielu doskonałych produkcji. Jesteśmy pełni szacunku dla polskiego game devu, ale liczymy właśnie na to, że będziemy mogli skorzystać z wielu talentów, które na tym rynku funkcjonują, więc my jesteśmy zespołem inicjującym to przedsięwzięcie, wyobrażającym sobie to uniwersum, multiversum, które chcemy budować. Natomiast do projektu będziemy budować zespół w 100% dedykowany, zajmujący się wyłącznie pracą nad tym wielkim i globalnym przedsięwzięciem. Słowo o nas. Jesteśmy dość mało znanym studiem. Staraliśmy się budować je po cichu, sprawnie, skupiając się na celach, targetach, wynikach, więc mało komunikacji. Nie jesteśmy spółką publiczną, więc też nie mamy obowiązków informacyjnych i stąd było nas dosyć cicho. Studio istnieje od 3 lat, natomiast operacyjnie faktycznie od pierwszej gry licząc to 2,5 roku. I to jest studio zbudowane bardzo szybko z fokusem na zadaniach. W tym czasie, kiedy my wydaliśmy ponad 60 produkcji, w tym wiele własnych. Niektóre studia robią jedną tej skali, której nasze, więc tutaj nieskromnie powiem, że wszyscy się dziwią, jak to się udaje. I to ogromna determinacja zespołu. Natomiast przekłada się to oczywiście na nasz rozwój. 60 pozycji za nami, ponad 100 produkcji już mamy podpisanych i zakontraktowanych. 3 biura, Warszawa, Szczecin i w tym roku otworzyliśmy biuro w Barcelonie, gdzie trwają rekrutacje. Bardzo ważna rzecz, własne, wieloosobowe działy produkcji, wydawniczy, portingu i marketingu, więc posiadamy własne zasoby, współpracujemy z wieloma firmami, ale ten core firmy budujemy i rozbudowujemy bardzo silnie. No i oczywiście, kiedy rozpoczynaliśmy, bardzo szybko nastał COVID, to pomogło nam utworzyć prawdziwie hybrydową strukturę, a to zaowocowało tym, że nasz zespół jest w pełni międzynarodowy. Turcja, Japonia, Hiszpania, Ukraina, Korea Południowa to tylko niektóre rynki, na których funkcjonują nasi pracownicy i ten zespół będzie dalej rozbudowany właśnie szczególnie teraz o biuro w Barcelonie. I to zaowocowało, szanowni państwo, tym, że trafiliśmy w tym roku do rankingu Forbesa, do 50 najcenniejszych polskich spółek gamingowych. Debiutowaliśmy na pozycji 40, za co jesteśmy wdzięczni. Ja pracownikom, ale również inwestorom, którzy pomogli nam zbudować wartość spółki i mieli odwagę w nas zainwestować, bo to dzięki nim znaleźliśmy się również na tej liście po zamkniętych 3 już emisjach finansowych, rundach finansowych. I tu dodam oczywiście, że sam projekt Zły dzisiaj jest finansowany przez nas, przez własne środki firmy Red Deer Games, natomiast czeka nas również roadshow i pozyskiwanie finansowania na kolejne etapy rozwoju tego projektu. No ale oczywiście nie jesteśmy sami. Destructive Creations. Marta, tu oddaję głos tobie. Powiedz tak, 2 słowa. Do tego projektu zdecydowanie potrzebujemy partnera, który takie klimaty, jak Leopold Tyrman przedstawia w Złym, musi czuć i musi być nim oddanym. W związku z tym zaprosiliśmy do współpracy studio z Gliwic, Destructive Creations, które chciałabym serdecznie powitać, które jest dzisiaj tutaj z nami. Witamy. Jako twórcy gier wiemy doskonale, czego od wydawcy potrzebują inni twórcy, dlatego też w procesie wydawniczym wspieramy wszystkie projekty jak własne. Jarosław Zieliński, prezes studia, współzałożyciel, twórca studia Destructive Creations. Taki cytat dla państwa. Słowem wstępu na temat naszego partnera chciałabym powiedzieć, że Destructive Creations istnieje od 2014 roku. Prawie 2 miliony sprzedanych kopii
egzemplarzy swoich gier. Konsekwentne dążenie do celu i realizacji konkretnej filozofii, jak ich gry mają wyglądać, bezkompromisowi. Nie boją się trudnych tematów, nie boją się ryzykować. Stąd takie tytuły jak War Mongrels, Ancestors Legacy czy Hatred pokazują, że jest to ich droga, jest to ich kierunek i dlatego takich ludzi potrzebujemy, żeby tworzyć to uniwersum, multiversum. Już tylko do 2023 roku 7 nowych pozycji AA+ jest zakolejkowanych w linii produkcyjnej w Destructive. Również posiadają biura w Gliwicach, w Pradze oraz od niedawna w Warszawie. I zaprosimy do nas panią wiceprezes Jadwigę. Chcielibyśmy oficjalnie przekazać, zapraszamy śmiało. Chcielibyśmy oficjalnie przekazać list intencyjny, który zawarliśmy z Destructive Creations. On definiuje zasady, na jakich będziemy współpracować. Teraz oczywiście przystąpimy na pewno do niełatwego procesu podziału zadań, obowiązków, negocjacji, umowy szczegółowej, ale bardzo dużo rzeczy sobie zdefiniowaliśmy. Także dziękuję bardzo za sprawne podpisanie z nami tego listu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za zaufanie. Myślę, że będziemy mieć dużo frajdy przy tym projekcie. Lubimy wyzwania. Dzięki. Dziękujemy bardzo. To teraz słowem wstępu o grze. Chociaż zapowiadamy dopiero preprodukcję, chcemy Państwa poinformować, że będzie powstawała gra przy współpracy z Destructive Creations, ale możemy uchylić już rąbka tajemnicy, co w tej grze będziemy mogli zobaczyć. Mianowicie gra akcji w rzucie izometrycznym, pełna klimatu lat 50., mrocznej fabuły, dynamicznych zmian akcji i elementów skradania. Chcesz przejść grę po cichu, a może chcesz narobić hałasu? Chcemy dać każdemu graczowi przyjemność z tego, co chcielibyśmy zaproponować, żeby mógł fan gier narracyjnych wczuć się w klimat fabuły, którą zaprezentujemy, a jednocześnie, jeżeli ktoś nie interesuje się fabułą, to po prostu, żeby mocno mógł się pobić i żeby lała się krew po ekranie. W związku z tym to będzie gra dla osób, które lubią takie klimaty, ale też może chciałyby poznać coś nowego. Filarami produkcji będzie przede wszystkim fabuła. Mroczna, dynamiczna, brutalna akcja. Ponadto realia powojennego miasta, odbudowującego się z gruzów wojny, jak Feniks z popiołu powstałego, gdzie będzie tworzyć się coś nowego. W związku z tym bardzo ważna też będzie historia, która będzie się działa w tle. Różni bohaterowie, tak jak w książce Leopolda Tyrmanda, mamy nie dość, że głównego złego, to mamy też dużo bohaterów pobocznych. Może będzie można się wcielić w ich rolę, Michał? Jak myślisz? Myślę, że tak, że absolutnie będzie to możliwe i tutaj nie o wszystkim zdecydujemy sami. Pomysłów jest bardzo wiele. Ogłaszamy ten projekt wcześniej za Państwa, którzy nas oglądają, którzy nas przyszli, dziennikarzy, którzy są z nami. Liczymy, że będziecie naszymi ambasadorami w budowaniu community. To, co powiedziałem, książka jest dobrze znana w Polsce. Dobrze, ale jednak pod butem cenzury nie bardzo dobrze. Rok 2020 to był rok Leopolda Tyrmanda. Proszę zauważyć, nomen omen, znowu nie wybrzmiało to wystarczająco dobrze. W 2020 mieliśmy zupełnie inne wyzwania, siedząc w domach zamknięci, więc ten rok Leopolda znowu nie wybrzmiał i ta książka nie trafiła znowu na przykład do kanonu lektur szkolnych, o czym się dyskutuje w Ministerstwie Edukacji, więc mamy naprawdę taki diament, który trzeba oszlifować i zrobić z niego brylant za Państwa również pomocą, ale z tą pomocą chcemy dotrzeć do community, zbudować wielkie community z Polski, które zacznie z nami dyskutować i odpowiadać na te pytania. Bartek, to jest pytanie do Ciebie, wywołane do tablicy. Opowiedz nam coś o tym community, na co liczymy, jak to zrobić. Dzięki, Michał. Dzień dobry Państwu. Ja jestem w bardzo komfortowej sytuacji tak naprawdę, bo dzisiaj zaczynamy promocję gry, a już mamy 5 milionów fanów naszych gier i fanów gier Destructive Creations, więc mamy kogo pytać o zdanie, mamy z kim konsultować i zamierzamy to robić. I chodzi zarówno o gameplay, jak i o budowę świata. Więc liczymy tutaj na kreatywność graczy i no tak jak Michał mówił, że ludzie się dziwią, jak my te 60 gier w 3 lata, ja tak samo słyszę od kolegów z branży, jak to możliwe, że jesteście 3 lata, macie takie wielkie community, my jesteśmy 10 lat. Po prostu to lubimy, po prostu wierzymy, że gry trzeba robić we współpracy z graczami
I tak to będzie wyglądało w tym przypadku, więc nasze hasło inspiruj, graj, wpływaj. Już dzisiaj nasze media społecznościowe są odpalone, zapraszamy do komentowania. Podam jeszcze taki mały przykład, jak robiliśmy teaser gry i zapytaliśmy o ulubionych mrocznych bohaterów. W ciągu godziny mieliśmy 100 komentarzy, więc widać, że ludzie chcą z nami gadać. Inspirujcie nas. Zostań jeszcze z nami, bo tu mamy taki przykład dylematu do rozstrzygnięcia. Miasto przez duże M czy Warszawa? No jak wiemy, Leopold Tyrman dedykował książkę Warszawie. I jedną z pięknych rzeczy są opisy, które możemy tam znaleźć i znajdą Państwo do dzisiaj te miejsca doskonale scharakteryzowane. Marta, więc na czym polega problem? Czy umieścić grę w Warszawie, czy miasto przez duże M? Jakie tu mamy wyzwanie i jak Ty na to patrzysz? Miasto przez duże M to zdecydowanie Warszawa. Miasto, które wiele przeżyło, wiele przeszło, odbudowywało się. Jednak targetując do graczy na całym świecie, gdzie chcemy dotrzeć i rozprzestrzenić fenomen książki Leopolda Tyrmanda Zły, musimy stworzyć miasto, które będzie uniwersalne. Wiele miast na świecie też przeszło różne swoje historie i chcielibyśmy, żeby gracze na przykład z innych miast, czy z innych państw, czy kontynentów też mogli znaleźć coś dla siebie. Więc miasto przez duże M, może Bad City, tak jak nasz tytułowy zły, to by być miasto każdego z nas. Miasto, które się broni i powstaje jak Feniks z popiołów. Miasto różnorodne, pełne różnych osób, tych bardziej złych i tych bardziej dobrych, ale zdecydowanie miasto, w którym każdy z nas by się odnalazł. To ja mam to samo pytanie do Bartka. Bartek, zagramy na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, czy zagramy w Bad City na plac whatever? No, mieliśmy wewnętrznie tutaj dużo dyskusji na ten temat. Ja tutaj znowu się zwrócę do community, ponieważ już dziś również społeczności anglojęzycznej na całym świecie zaczęliśmy pokazywać Warszawę z tamtego czasu, publikować zdjęcia. Zachęcamy do komentowania, zachęcamy do wyrażania swojej opinii. Dylemat do rozstrzygnięcia, ale my się nie boimy trudnych pytań, a wręcz będziemy o nich otwarcie rozmawiać z graczami. Dobrze, dzięki. Ja wierzę i będę kierował postulat do dyrektora marketingu, ale community pomoże nam zdecydować, że gra, albo przynajmniej premiera gry rozpocznie się na Placu Trzech Krzyży. Tam mamy taki przystanek autobusowy. Obok był kiosk, którego nie ma, obok Instytutu dla Głuchoniemych, który trwa do dzisiaj w pięknym budynku. Więc myślę, że gra mogłaby się tam zaczynać i myślę, że przynajmniej na premierę gry ten kiosk się tam znajdzie. Ale to wszystko przed nami, a community pewnie pomoże nam zainspirować i tworzyć z nami właśnie tą fascynującą grę. I taka jest rola tych dylematów. Mamy znacznie więcej na stronie internetowej. Będziemy je prezentować i będziemy o nich dyskutować. Krótko podsumowując to, czego można się spodziewać, jakie są nasze założenia na dzisiaj, ale część z nich może ulec właśnie zmianie przez dyskusję ze społecznością, więc jesteśmy tutaj podatni na sugestie, słuchamy, jesteśmy otwarci na kreatywność, bo to ten świat Tyrmanda przez tą cenzurę również nie został dobrze zilustrowany. Naprawdę mamy niewiele grafik, niewiele prób rysunków. Mamy mural doskonały w Warszawie. To są pojedyncze elementy, które ilustrują ten świat. Więc to, co Państwu podsumowujemy tutaj, to może ulec rozszerzeniu, modyfikacji pod wpływem Waszych sugestii. Więc oficjalna nazwa gry i projektu The Evil One, The Man with the White Eyes. Gra akcji z elementami przygodowymi. Spodziewamy się od 7 do 10 godzin rozgrywki. 50 questów z 6 lokacji. Mam nadzieję, że znajdzie się jednej z nich właśnie ten Plac Trzech Krzyży. Platformy wydawnicze praktycznie wszystkie. Nie definiujemy jeszcze roli gier mobilnych. To przed nami dopiero to wyzwanie, ale jeżeli chodzi o platformy, to właściwie można powiedzieć wszystkie. Single player. Unreal Engine 5, więc tutaj dla tych z Państwa, którzy wiedzą, można się spodziewać na pewno doskonałej grafiki i technologia pozwala nam iść coraz dalej, coraz lepiej, coraz szybciej, a tej grafiki potrzebujemy niewątpliwie do tego projektu. Wiek graczy 16 plus 18, praktycznie gra dla dorosłych ze względu na sporo scen brutalności. 16-18 to zależy po prostu od rynku, od kategorii, na jakim rynku, jak można ją pozycjonować. Natomiast też dodam, że
Nasze licencje pozwalają nam na tworzenie wielu produktów, więc pomyślimy również o graczach młodszych. Dubbing oczywiście tak, więc mówimy o lokalizowanej wersji na wiele krajów. Już na dzisiaj nasze studio tym się zajmuje na co dzień w naszej pracy, więc oczywiście będą lokalizacje. Widzę, że ponieważ mamy biuro w Barcelonie, to oczywistym był hiszpański, którego tu nie wpisaliśmy. I spodziewana data premiery 2025, więc wcale nie tak daleko. I to jest podsumowanie projektu. Natomiast to, gdzie my Państwa zapraszamy, dla tych, którzy nie do końca wiedzą właśnie, jakie są fazy produkcji projektu, my zaprosiliśmy Państwa dzisiaj i mówimy o tym projekcie w tej bardzo wczesnej fazie ideation, kiedy liczymy na jeszcze pomysły, zbieramy, tworzymy ten świat i jesteśmy bardzo podatni na wiele sugestii. Z tego powodu nie prezentujemy Państwu dzisiaj gameplaya. Tego można się spodziewać niewątpliwie w tym roku na kolejnej konferencji, gdzie skupimy się już czysto na grze i na produkcji. Dzisiaj mówimy, że to nie tylko gra, to również multiwers, wiele kanałów dyskusji, więc tak wygląda spodziewany cykl produkcji i w tej pre-production na pewno zwołamy kolejną konferencję i pokażemy już Państwu gameplay, więc ideation po to jeszcze raz, aby zachęcić Państwa do współtworzenia projektu z nami, a projektem nazywamy również, tak jak wspomniałem, o tej szerokiej licencji. Skupiamy się dzisiaj na tej wielkiej grze, która pobudza naszą wyobraźnię i jest zgodna z kompetencjami naszego studia, natomiast zapraszamy również wielu partnerów i już jesteśmy nawet w trakcie rozmów i negocjacji, ponieważ nasza licencja pozwala rozszerzać się oczywiście o standardowe rzeczy jak gadżety, zabawki, gry planszowe, muzykę, NFT, metavers, który przed nami. Kolejne pola będziemy zdradzali, nie wszystko dzisiaj chcemy odsłonić, nie wszystkie karty, ale szerokość tej licencji pozwala nam na stworzenie faktycznie ogromnego świata wokół tego projektu. A w związku z tym, że chcemy przekazać coś więcej niż grę, to chcielibyśmy już dzisiaj zaprosić Państwa do wzięcia udziału w dwóch konkursach. Jednym z nich będzie konkurs na stworzenie komiksu, zaś drugim na grę planszową. Szczegóły na temat tych konkursów znajdziecie na oficjalnej stronie The Evil One. A już dzisiaj bardzo by nam zależało, żeby nawet jeżeli w tym momencie jeszcze nie wiecie, o czym jest książka Leopolda Tyrmanda Zły, a czujecie się zachęceni naszym wprowadzeniem, to warto zajrzeć, ponieważ każdy pomysł będzie rozpatrywany, ponieważ chcielibyśmy to stworzyć razem z Państwem. Tak, książka Tyrmanda miała to do siebie, że kiedy w ogóle pojawiała się i była dostępna, to znikała błyskawicznie jako nakład i była tym białym krukiem. Oba te konkursy mają nagrody finansowe, więc autorzy, twórcy, którzy chcą wystartować, no, walczą o nagrody finansowe. Mało tego, zamierzamy to wydać, jeżeli będą to komiksy. Będziemy wydawcą tych komiksów dla tych, którzy zdecydują się z nami podpisać prawa licencyjne, więc tutaj benefit jest duży. Można stać się rozpoznawalny międzynarodowo przy współpracy z nami i tworzyć ten świat, jak powiedziałem, dość słabo zilustrowany, jak na taką ogromną i kultową pozycję. No i finalna rzecz, projekt, jak mówiłem, jest duży, mamy ogrom stanowisk pracy, ogrom pracy do wykonania i wiele stanowisk, które będziemy tworzyć, więc zapraszamy tu nie tylko ekspertów i nie tylko ludzi doświadczonych, którzy kochają też taką pracę wokół zdefiniowanego świata. To bardzo pomaga, bardzo ułatwia, kiedy można się odnieść do literatury. Mieliśmy wczoraj dylemat, czy sygnet jest na prawej, czy na lewej ręce. Nie musimy tego rozstrzygać, my to mamy opisane i wiemy, gdzie to znaleźć, więc zapraszamy ludzi doświadczonych w game devie, ale również ludzi, którzy poczują się zafascynowani literaturą Tyrmanda, wysłania do nas po prostu życiorysu zgłoszenia. Tych miejsc pracy na pewno będzie dużo w Polsce, w Barcelonie, więc zapraszamy na naszą stronę również do wysyłania zgłoszeń. I to tyle na tą chwilę. Marta, jak z tym hasłem? Czy ty rozszyfrujesz, co myślę, z tym złe w każdym z nas? Myślę, że zostawmy to jeszcze z Państwem. Może przyjdą jakieś kolejne pomysły. Prawda, Michał? No dobrze, ty decydujesz. Dziękujemy bardzo. Tak, tak. To są panowie, których zdecydowanie warto znać i z którymi nie można zadzierać. Dziękujemy pięknie za prezentację. Wielkie brawa. Za moment przejdziemy do panelu, ale jeszcze chcielibyśmy skupić waszą uwagę, drodzy goście, na tym ekranie, a także internauci. Przypominamy o zadawaniu pytań na czacie, ponieważ chcielibyśmy wam zaprezentować fragment kroniki filmowej, żeby nieco poczuć atmosferę tamtych czasów, słusznie minionych, tamtej epoki. I za moment przejdziemy do rozmowy.
Tak jeszcze niestety wyglądają przystanki autobusowe Warszawy w godzinach popołudniowych. Komunikacja miejska wciąż jeszcze nie nadąża za rozwojem stolicy. Z radością też przyjęli warszawiacy wiadomość o zakupie 70 nowych autobusów. Przybył już do Warszawy pierwszy z tego zakupu transport 20 pięknych szosonów. W związku z tym miejskie przedsiębiorstwo autobusów woła wielkim głosem. Garaże są przepełnione, nowe wozy nie mogą stać pod gołym niebem. To nie jest, proszę Państwa, scena z filmu satyrycznego przeciw biurokracji. To zwykle i nawet dosyć skromne archiwum biurowe. Sprawozdawczość. Rzecz niezbędna, a jednak może się przyśnić. Tony papieru. Trzeba wypisać, ostemplować, zaksięgować, a że człowiek istota omylna, trzeba sprawdzić. A jednak może być inaczej. Oto jedno z wielkich biur przemysłu węglowego. Nowoczesne pomysłowe maszyny zrewolucjonizowały sprawozdawczość. Tutaj wypisuje się najbardziej skomplikowane asygnaty przy pomocy dziurek. A tutaj pracuje maszyna sortująca. Możemy zażądać określonej grupy dokumentów i proszę, bez chodzenia po drabinach, są w ręku. Specjalne maszyny statystyczne dokonują licznych i skomplikowanych obliczeń. Niektóre z nich zastępują do 300 urzędników, a przy tym nie mylą się i nie piją herbaty. Biuro mody. Dobrze, także mały przedsmak tego, co przynajmniej jeżeli chodzi o narrację, jeżeli chodzi o klimat w grze nas czeka, bo to jednak lata 50. XX wieku, źródło literackie jest bardzo konkretne i bardzo też bogate i wszystko łącznie jakby z samą mapą miasta, z samą mapą Warszawy, Bad City, tak jak słyszeliśmy, tutaj jeszcze trwają dyskusje. To z jednej strony miasto i historia miasta, ale też historia konkretnych ludzi i oni również są znakomicie wymyśleni przez autora książki, ale też oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za autorki i autorów gry. Rekrutacja trwa, można oczywiście dołączać do zespołu, natomiast ja jeszcze raz chciałbym zaprosić do dyskusji Droga do Złego, panel dyskusyjny Michała Lisieckiego, Martę Frankiel-Dominik, Marcina Makowskiego, a także Pawła Sugalskiego. Zapraszam Państwa tutaj na scenę, także za chwilkę oczywiście goście zajmą miejsca, ale mamy jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ no cóż, padło już imię i nazwisko Matthew Tyrmanda i słyszeliśmy, że negocjacje trwały długo, w końcu się udało dogadać i to jest taki gość specjalny naszego dzisiejszego spotkania. Hello, Matthew. We're going to talk about something new and exciting, and I'm thinking about the computer game that is based on one of the most favorite, if not the favorite, mind book or book of readers of Leopold Tyrmand, that is the evil one, Zły. Do you think that is something good in translating literature into computer games? And it can work from the financial perspective as well. Yeah, absolutely. I think that of all of my father's books, certainly this is the most, it lends itself to this to all sorts of live action formats, movie, animation, live action movie, and video game. The plot, the action, the setting, the dramatic nature of the storyline all makes for an interesting game with different characters. The characters in the book are very interesting and action-oriented. They're not just, you know, plotting their way like a Jane Austen novel for relationships, but there's a lot of action. And of course, the setting is fascinating. Warsaw in the 1950s, you know, one decade, 10 years on after the leveling city during the end of World War II, and the ruins that a
the people of the capital have to navigate through the hooliganism, the, you know, communism having set in, the militia and the military police trying to keep order in a city that is incredibly still disorganized. Communism did not make for great order. So it lends itself really well. And it comes from a great culture of both video gaming and literature. I mean, we looked at what happened with The Witcher. Now, that's obviously more of a mystical science fiction. But there's a similar sort of action orientation in these plots, these characters, these devices, and these historiographies. So I think it's perfectly set up to be a great game and later movie as well. Dyrmand, zapraszam już naszych panelistów, rozmówców tutaj na scenę. Raz jeszcze Michał Lisiecki, Marta Frankiel, Dominik, Marcin Makowski i Paweł Sugalski. I jeszcze pomęczymy trochę pytaniami po tej jakże rozbudowanej prezentacji, którą mieliśmy przyjemność zobaczyć. Może zacznę od pytania do Michała, ponieważ no cóż, ja ciebie kojarzyłem przede wszystkim z mediami, branżą mediową. Wiadomo, rynek wydawniczy, wprost do rzeczy, przede wszystkim prasa. A tutaj od kilku lat, dokładnie od 3 lat jest... Są gry wideo. Także pytanie, czy jesteś sam graczem? Co cię skłoniło do tego, żeby zainwestować właśnie w świat gier, żeby wejść w game development? Jak to skomentujesz? Chyba tą muzykę musimy zdjąć z tła. Paweł, pomożesz nam? Teraz pewnie będzie lepiej znacząco słychać. No ja przede wszystkim, jak już dziękowałem Dominikowi Czarnidze, przekonał mnie do game devu. Oczywiście byłem graczem od wczesnych lat. Później nie pozwolił mi czas, więc raczej retro. To jest to, czym się fascynowałem. Natomiast no, mój partner przekonał mnie silnymi analizami, że to ma sens. I to, co musiałem powiedzieć, to 25 lat robienia mediów, gdzie jest no, masa rzeczy biznesowych, politycznych, uwikłań, im bardziej lokalnie, tym trudniej. To game dev jest tym światem super przyjemnym, gdzie po prostu skupiamy się na kreacji i to, co chyba najcenniejsze z tego wszystkiego, to myślę, że częścią sukcesu, że mam tak pracowity team i po prostu zarządzamy świetnie celami, to rynek wydawniczy jest bardzo podobny do rynku game devu w wielu procesach i chyba tak sprawnie poszła nam ta współpraca międzynarodowa, podpisanie licencji. Nawet ta umowa, 2,5 roku negocjacji, no po prostu wiedzieliśmy, jak to zrobić i gdzie się nie poddać i wytrwaliśmy, żeby ta licencja była pełna. To jest chyba takie główne doświadczenie, że doświadczenia z wydawnictwa mogłem po prostu przenieść. Nie musiałem się tego game devu od strony zarządzania i tworzenia uczyć. To jest taka główna rzecz, która sprawiła. No i później oczywiście duża licencja, nad którą pracowaliśmy. No, przede wszystkim rynek wydawniczy, prasa, przede wszystkim też tygodnik opinii, to jest naprawdę praca na najwyższych obrotach. Tak to postrzegam. Natomiast tutaj już wchodzimy w branżę przede wszystkim rozrywkową. To nie chodzi o to, że gry nie potrafią podejmować ważnych tematów, bo to robią i to z sukcesem. Natomiast tutaj no, mamy bardziej skręt w kierunku rozrywki. Czy można zestawić obok siebie pracę w wydawnictwie, a pracę właśnie już przy tworzeniu gier? Czy są jakieś podobieństwa, tempa tej pracy, atmosfery? Nie, jest inaczej. W GameDevie naprawdę jest luz. Poza tym, że mamy termin, trzeba go dowieść, to w prasie, jak w mediach, jak sam wiesz, codziennie macie daily kolegia i trzeba dowieść najlepiej na wczoraj, bo się zamyka wydanie, więc tempo jest po prostu w mediach zabójcze. Jest zamknięcie wydania, wszystko jest na żywo i tyle. Game dev jest jak nieruchomości. Znaczy, no mamy termin, trzeba dowieść, najwyżej go przesuniemy. Oczywiście mamy świetnych analityków, którzy patrzą, jak to wpływa na wartość spółki, na kursy i tak dalej, więc no nie można przesadzać, ale to jest naprawdę frajda tworzenia. Możemy być kreatywni, to co mi się podoba. I znowu, tą kreatywność można dać naprawdę swobodę. Programista może to samo zrobić i 3 razy, jak się uprze na swoją metodę i trzeba mu to, na to pozwolić. No ale już 4 raz to jednak mówimy, no nie, no bo deadline się zawali i jedziemy. Więc to jest taki bardzo fajny balans, jeżeli chodzi o tworzenie. I ten projekt również tutaj, no
20 lat to jest ogrom czasu, ale to nie znaczy, że my będziemy wolno ten projekt tworzyć. My po prostu będziemy tworzyć projekt wielki i ten czas zamienimy, mam nadzieję, też no, nie tylko w rozrywkę, no, dla graczy, dla game devu w rozrywkę, a dla inwestorów w fortunę. No, o to chodzi w części biznesowej, taka moja rola bardziej biznesowa niż gracza, chociaż gram z przyjemnością w gry, które tworzymy. To może jeżeli jesteśmy przy pieniądzach, to oddam głos Pawłowi Sugalskiemu, który jeszcze nie był wymieniony pośród znakomitych gości, którzy dzisiaj biorą udział w tym wydarzeniu. Ty jesteś autorem m.in. książki Gaming na giełdzie. Czy potwierdzasz ten kierunek? Czy faktycznie gaming to jest to, w co warto w obecnych czasach niepewnych z różnych przyczyn inwestować? Na pewno, tylko teraz patrząc na giełdę, na pewno jesteśmy w okresie od około roku czy od kwietnia zeszłego roku w dużej dekoniunkturze giełdowej, która jest kompletnie oderwana od tego, co się dzieje na rynku prawdziwym, no bo każdy, kto się interesuje gamingiem, słyszał na pewno o przejęciach Microsoftu, Activision czy Zynga, też bardzo aktywna Embracer Group skandynawski, także na rynku jakby wyłączyć giełdę, wyłączyć te newsy, no to nie dzieje się nic złego, wszystko idzie do przodu tak naprawdę, gry się dobrze sprzedają. Jest jakiś znak zapytania oczywiście pod kątem recesji, no bo jakby nie patrzeć, to jest segment rozrywkowy, więc to nie jest dobro pierwszej potrzeby, tak jak chleb czy ziemniaki, więc w takiej ostrej recesji oczywiście w 2008 roku te gry się gorzej sprzedawały, natomiast są też spółki, które mają ten backlog czy kontrakty podpisane na dłużej i lub spółki typu Work for Hire, które po prostu mają nadmiar zleceń na tworzenie gier, bo po prostu brakuje zespołów, więc na pewno jest czego przebierać, szczególnie, że wyceny są dużo niższe. Natomiast jedno, co ja się nauczyłem, patrząc na jakąś tam dłuższą historię polskiego game devu i globalnego, no to daty się lubią przesuwać i faktycznie rozróżniłbym dwie rzeczy, czyli to, co się komunikuje zewnętrznie i wewnętrznie, no bo tu nawet case Cyberpunka oczywiście pokazuje, że no tamte deadline'y wewnętrzne na pewno musiały być inne i no jak widać nie były realne, ale to nie jest jakiś jednorazowy przypadek. No Ubisoft też przekłada gry, Bethesda też przekłada, wszyscy najwięksi przekładają, no bo po prostu jest to jakiś termin, żeby motywować zespół. Natomiast no tutaj, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no tutaj to jest praca kreatywna i nie można tego odciąć, tak jak w mediach, że na jutro coś ma być zrobione, bo mogą być skutki takie jak przynajmniej przy Cyberpunku, także to się mogło po prostu nie opłacać, warto było poczekać. No dobrze, to ja teraz jeszcze oddam głos Marcie, także prosiłbym o przekazanie mikrofonu. Ty jesteś szefową między innymi działu publishingu, ale też współautorką scenariusza, producentką, tak jak powiedziałem, kobieta wielu talentów, kobieta orkiestra. Powiedz mi, ty byłaś tą osobą, która przyszła do Michała z tym pomysłem, żeby zrobić grę na podstawie nowego IP, konkretnie książki Zły? Tutaj kwestia jest może taka, trochę zakulisowa, że wszyscy u nas w Red Deer Games wiedzą, że ja bardzo kocham czytać i po prostu książki są wszechobecne w moim życiu. No i mieliśmy rozmowę, że bardzo fajnie byłoby zrobić coś nowego i stworzyć coś, czego jeszcze nie było, ale pomysł był jak najbardziej wspólny nas wszystkich, ale mam gdzieś tam cichą nadzieję, że moja pasja do czytania i w ogóle do literatury, o której moim kolegom i koleżankom z pracy opowiadam, gdzieś tam nas wspólnie nie motywowała, że może gdzieś tam ta idea książkowa jest po prostu czymś fajnym i fajnym kierunkiem. No to jest przede wszystkim bardzo duży projekt. Tak, jak najbardziej. Wbrew pozorom. Dobrze opisany, dobrze udokumentowany, ale bardzo ambitny, bo tu trzeba stworzyć świat, prawda? Jak najbardziej, jednak mamy doskonały pierwowzór, na którym będziemy się na którym będziemy bazować. Tak naprawdę teraz od nas zależy, jak zaadaptujemy i jak odnajdziemy tego złego w każdym z nas. Czy zinterpretujemy go jako złego, z którym walczymy, czy złego, z którym żyjemy w symbiozie. I tak naprawdę to otwarte pytanie, które sobie stawiamy i stawiamy je naszym graczom i przyszłym odbiorcom, motywuje nas do tego. I jako szefowa publishingu jestem z tego bardzo dumna, że to naturalne przejście, które mamy z sektora indie premium, wejdziemy w AA plus premium produkt i jestem z tego naprawdę dumna i zadowolona i cieszę się, że nasz zespół patrzy w jednym kierunku i konsekwentnie realizujemy nasze marzenia, pasje i stąpamy twardo po ziemi, po prostu idąc w kierunku, którego chcemy.
To jeszcze przekażę głos Michałowi. Ja tak zdradzę tutaj pewną tajemnicę, z którą się nie dzieliłem z zespołem, ale bo tak naprawdę pomysł na grę, to muszę przyznać, to jest chyba jeszcze 2014 moje pierwsze spotkanie z Tyrmanem w Nowym Jorku. To jest zupełnie inny rozdział. No, nie wchodząc w politykę, bo jesteśmy w rozrywce, ale rok afery taśmowej i nagle poznaję, czy dzwonię do Tyrmanda, więc ciężko było się w ogóle spotkać, ale od słowa do słowa on już wtedy nosił w sobie, co tu zrobić z tym złym i to nie wychodziło. To było takie kilkugodzinne spotkanie i zawsze chciał zrobić grę. Byliśmy nawet ze złym. Ja nie byłem jeszcze w game devie w ogóle, więc nigdy o tym nie myślałem. I przyznam, że napukałem nawet w jego imieniu do CD Projektu, więc... Natomiast to jest bardzo trudna pozycja i nieoczywista do zekranizowania tak na szybko, chociaż było wiele prób, i tym bardziej do zrobienia gry. Więc ta idea, wiedziałem, że jest w Tyrmandzie, ale zainspirowałem zespół, namawiając, podsuwając im książkę. I to, co powiedziała Marta, no Marta się zainspirowała lekturą. Przynieśliśmy to do firmy. Dopiero kiedy firma poczuła blusa, no to ja byłem już w tle z negocjacjami z mafią i to się zbiegło w czasie, więc na koniec dnia to był pomysł grupowy, ale inspiracja pochodziła no, z samego właściciela dzisiejszego i spadkobiercy tej licencji. To teraz może Marcin Makowski. Marcin, jesteś dziennikarzem, obecnie szefem działu informacji portalu Interia.pl, wcześniej i Wirtualna Polska, i Onet. Bardzo duże doświadczenie w świecie dziennikarskim. Powiedz mi, kiedy ty się dowiedziałeś jako dziennikarz? Dziennikarze często wiedzą szybciej o tym, że firma Red Deer Games szykuje się do takiej realizacji. No faktycznie, wiedziałem bardzo szybko, bo właściwie na samym początku tego projektu, już w ubiegłym roku, rozmawiałem z Michałem, potem z całym zespołem nad koncepcją fabuły, kierunku, robiliśmy cały taki branching tego, jaki to może być gatunek potencjalnie, jakie są plusy i minusy adaptacji takiej wiernej powieści albo luźnej, ale ta droga, myślę, że tak jak Michał powiedział, w jego przypadku z Matthew Tyrmandem, u mnie zaczęła się już wiele lat temu, bo znałem właśnie syna Leopolda Tyrmanda, pracowaliśmy razem, napisaliśmy razem książkę, wcześniej studiowałem historię, przez 5 lat biłem się z doktoratem o latach 40. i 50. we wczesnym PRL-u, wtedy jeszcze to była jeszcze na początku taka Polska, która dopiero się wykuwała z ruin wojny. Może ta gra zainspiruje mnie do dokończenia tego doktoratu. Natomiast tak, jako dziennikarz myślę, że mogę powiedzieć, że widziałem wcześniej i wiem trochę też parę kroków do przodu, co się może wydarzyć, bo się spodziewam tego, jak ta gra będzie przyjmowana, jakie mogą być jej plusy, jakie mogą być obawy i dlatego i tak swoją rolę widzę w tym zespole, żeby rozbrajać czasami takie bomby albo myśleć kilka kroków do przodu pod względem historycznej adaptacji, tego jak daleko możemy się posunąć od tych realiów, żeby to nadal miało sens, jak rozumieć też iterackość gry komputerowej, język, jak wykorzystać ten naprawdę ogromny atut, ten największy aset tak naprawdę Leopolda Tyrmanda, człowieka, który pomimo tego, że pisał o latach 50., już wtedy żył jakby był współczesny nam. Kochał jazz, wyłamywał się standardom i schematom, naruszał tabu, pisał powieść chuligańską, kryminalną w świecie, którym więcej było powodów do płaczu niż radości i iluzji i swobody. I to mnie zainspirowało do tego i przekonało, że to jest projekt warty o to, żeby o niego powalczyć, bo on się z wielu płaszczyzn i etapów moim zdaniem może sprawdzić, od literatury przez grę, po całość tego, że jesteśmy to też trochę Tyrmandowi winni i Warszawie. Mam takie poczucie. Ten tekst jest w twojej opinii aktualny cały czas. Faktycznie on może być taki czytelny, zrozumiały nie tylko dla nas Polaków, ale również dla osób mieszkających w innych krajach? No to jest nasze największe wyzwanie. Jak zrobić z powieści tak mocno osadzonej w kontekście historycznym, że miasto staje się głównym bohaterem? Powieść uniwersalną. No i tak jak tutaj moi przedmówcy mówili i tak jak wierzymy w Red Deer Games, to jest wszystko spójne, bo te toposy, mówiąc językiem brzydkim, literackim, to jest po prostu gotowy gameplay. Walka dobra ze złem, dźwiganie się miasta z postapokaliptycznego świata wojny, który cały czas gdzieś ten długi ogon ze sobą niesie. Bo przecież możemy mieć, nie wiem, jakieś historie o kolaboracji z Niemcami czy z jakimś, powiedzmy, reżimem.
możemy mieć historię odnajdywania się w nowym totalitaryzmie, w nowym świecie sowieckim, że to jest często spotykana stylistyka w grach komputerowych. Budowanie się nowego świata też od strony fizycznej, architektury przytłaczające. No i tego wszystkiego pomiędzy, pośrodku, takiego półświatka, czasu chaosu. Marcin Zaręba, historyk, napisał świetną książkę na ten temat, ona się nazywa Wielka Trwoga. I to jest właśnie taki czas, gdzie splatają się rzeczywistości, jeszcze nie wiemy, co będzie, wiemy, co było, mamy pamięć o dawnym mieście, o dawnym honorze, dużo znaków zapytania. Wydaje mi się, że jeżeli tak to przedstawimy, to gracz i w Nowym Jorku, i w Rio de Janeiro, i w Warszawie, i w Krakowie, wszyscy to zrozumieją. Tak jak język gier jest uniwersalny, tak samo jakby idea walki dobra ze złem, to też jest jakby taki temat, który jak najbardziej jest czytelny dla nas wszystkich. Od strony produkcji jeszcze, Marta, macie partnera, bardzo konkretnego partnera. Partnera także z doświadczeniem w segmencie AA, tak to nazwijmy, plus. Wiemy, że wasza gra to jest minimum, ten poziom, tak? AA plus, tak. A może nawet AAA. Czy to już jest za dużo powiedziane? No tutaj na ten moment mierzymy ambitnie i chcielibyśmy, żeby była jak na najwyższym poziomie. No AA plus to jest takie minimum, które chcielibyśmy osiągnąć, ale kto wie, może sięgniemy nawet po AAA, ale jeszcze nie chcielibyśmy o tym mówić. Ja chyba też się odniosę, znaczy no mamy te 20 lat, mało i dużo, więc myślę, że oczywiście mamy szansę dobić do AAA, ale po kolei. Też no, jesteśmy młodym studiem, więc jesteśmy pełni respektu do game devu. To wcale nie jest łatwe. Od razu powiem, że no, w pierwszej kolejności też Marcin był wcześniej zaangażowany. Mówimy, dobra, to pasuje na RPG-a, więc jak każde studio mówimy, to powinien być RPG, ale i przeszliśmy tą drogę. Wyobraziliśmy sobie RPG-a, zrobiliśmy po to całą dokumentację i skonsultowaliśmy to z najlepszymi na rynku. Anshar Studio i Anshar mówi, no słuchajcie, no nie, faktycznie moglibyśmy przy tym pracować nawet bardzo chętnie, ale nie radzimy od tego zaczynać, tak? No najczęściej studia próbują i utykają. Więc myślę, że do AAA też dobiegniemy, ale to jest kwestia budżetu. No w Polsce jest po prostu trudno i trzeba mieć chyba dorobek bliższy CD Projektowi, więc po kolei. Natomiast ja bym jeszcze powiedział, ta wielość licencji, jakie możemy, to tutaj tylko wspomniałem. My prędzej myślimy o tym, żeby na przykład zrobić prostszą grę dla dzieciaków, co nam ta licencja pozwala i może ta brutalność będzie na innym poziomie, czy tak jak w Chinach, no po prostu tam się krew lać nie może i też na rynek chiński, więc będą też pewnie inne edycje. I tu zapraszamy też, jesteśmy super zadowoleni z naszego partnera, z którym skupiamy się na tej produkcji, ale widzimy również potencjał na to, że jeżeli jakieś studio będzie chciało od nas uzyskać sublicencję i tworzyć swój pomysł na grę w świecie złego, czy inspirowaną wartościami Tyrmanda, to ta licencja również nam na to pozwala i też zapraszamy do współpracy i tworzenia takich multiprojektów. No i tu bym chyba też zapytał Pawła, który doskonale zna rynek, o tą Warszawę. Ja wiem, że Bluber sobie świetnie radzi jako doskonałe studio, zresztą chyba odkryte przez ciebie, można powiedzieć, od strony inwestorskiej. I oni pracują, jak rozumiem, w Krakowie i często te lokacje są krakowskie. Pytanie, jak oni to robią, że to się broni na świat. No nie boją się tej lokalności zdecydowanie. Przykład The Medium to udowadnia, prawda? Dokładnie. I tutaj nawet była debata publiczna znanej osoby w branży, czyli Adriana Chmielarza, który historycznie punktował strasznie tą, nie chcę powiedzieć, małą miasteczkowość, bo Kraków nie jest mały, ale jakby zamykanie się na ten rynek trochę lokalny. Dla przypomnienia, Observer, czyli gra z wizerunkiem Rutgera Hauera, odbywa się w całości w kamienicy, chyba na ulicy Cystersów, czyli tam, gdzie Bluber ma przy ulicy, to jest prostopadła ulica przy Rondzie Mogilskim, przy ulicy Mogilskiej, więc oni wykorzystali faktycznie kamienicę, zeskanowali autentyczną krakowską i to wyszło dobrze, wyszło autentycznie, to jest przeniesione też w czasy chyba też PRL-owe, więc jakby tam są takie wstawki historyczne, więc to się udało, natomiast dla gracza globalnego to nie przeszkadza, bo to nie jest powiedziane, że to jest, w sensie są odniesienia lokalne, natomiast nie ma tego settingu, że to musi być Kraków i musisz znać graczu Kraków, żeby to dobrze poznać, raczej te smaczki są lokalne, więc chyba te podejście takie, żeby zostawiać smaczki, ale jakby nie odpychać tych graczy, którzy nie znają regionu, to jest klucz. No i też w nowej grze, w ostatniej grze The Medium, Hotel Niwa, czyli też miejsce, gdzie się odbywa większość akcji, też jest wzorowane na polskim ośrodku w ogóle i z tego, co mi się udało tutaj z Piotrkiem Bobieno ustalić w jakichś rozmowach pozakulisowych, nie wiem, na ile to jest publiczne,
to się odbywa, w sensie tutaj budynkiem wzorowany była Krakowia Hotel. Czyli... Dla zagranicznego gracza to jest cały czas egzotyka, tak? Tak. Nie więc, zapominajmy, tak? Więc ten ktoś, kto grał w medium globalnie, ten użytkownik Game Passa, on o tym nie wie i nie będzie wiedział, go to nie interesuje, natomiast tu w regionie to są takie smaczki, które gdzieś tam to podsyciły, a pozwoliły lepiej to uwzględnić, jakby odzwierciedlić, no bo wiadomo, że łatwiej jest pracować tutaj bliżej, na tych nawet budynkach czy architekturze. Także Blueberowi faktycznie to się udaje, ale jak widać, no oni nie zrobili gry o Krakowie, tak? Więc jakby to jest jakiś dodatek, więc na pewno nie zawężałbym się tylko do tej Warszawy, bo ona może być jednak postrzegana lokalnie. Przypomnę tylko, że Wiedźmin, no to jest trylogia, tak? I pierwsze części Wiedźmina, one były super, sprzedawały się w Rosji, w Polsce, jak na rynek. Natomiast wyjście na zagranicę i przede wszystkim Stany Zjednoczone, które stanowią około połowy rynku, odbyło się dzięki tej mainstreamowości, czyli ta gra stała się bardziej serialowa, konsolowa, taki gracz kanapowy. Dziewczyny, kobiety zaczęły w nią grać, pary de facto, no bo na konsolach już też wspólnie gramy często, więc ta mainstreamowość jest kluczowa. Mi też przypomina się z czasów mojego dzieciństwa Gothic seria, która w Polsce była ogromnie popularna, nawet bardziej często niż The Elder Scrolls, czyli Skyrim Oblivion. I to jest, był taki news jakiś czas temu, że Gothic był, Polska była jednym z krajów z nielicznych, w których ta gra była bardziej popularna niż za granicą. I znowu, ta gra była bardziej polsko-niemieckie, takie powiedzmy korzenie graficzna mroczność, a w Stanach była nawet wersja, jeżeli dobrze pamiętam, graficzna kolorowa, mniej mroczna, żeby tych graczy nie odstraszać. Mi się przede wszystkim bardzo podoba też to, że to jest zaproszenie do świata literatury, że literatura jest bazą, ale tak jak przykład Wiedźmina pokazuje, możemy zagrać w grę, potem wiele osób zainteresowało się książką, następny krok to serial, więc pięknie się to oczywiście rozbudowało. Ja bardzo mocno trzymam też kciuki, żeby to poszło w tę stronę również w waszym przypadku, no bo temat jest bardzo ambitne, ale to też nie jest produkcja pierwsza, która powstaje na bazie literatury, bo mamy też między innymi i Piekarę, i Stanisława Lema, wiele różnych studiów w wielu różnych Jacek miejscach. Jacek Duka i swoje studie założył ostatnio też. Na przykład też. I jakby te wzory i inspiracje literackie są obecne i mnie to akurat cieszy, tak? No bo jednak wiemy, jaki jest poziom czytelnictwa, wiemy, że warto inwestować w książki, warto promować czytelnictwo i warto nie zapominać również o słowie drukowanym, ale to też może być fajne przeniesienie do stworzenia dzieła cyfrowego. Czas nas goni, moglibyśmy bardzo dużo mówić o grach, o naszych wspomnieniach związanych z grami, ale też no, muszę oddać głos Creative Distractions. Jechali bardzo długo dzisiaj do Warszawy i utknęli w korku i oczywiście to wszystko wiemy, natomiast no, ja chciałbym też poznać i usłyszeć wasz głos, tak? Dlaczego akurat zdecydowaliście się, żeby wejść w ten projekt. Wy jesteście znani z tego, że robicie mocne gry, takie gry, które są i krwawe, i brutalne, i które są no, hardkorowe, mówiąc wprost. A tutaj mamy, taki oryginał, który jest krwawy i brutalny, ale trzeba będzie ten tekst literacki przełożyć się na język cyfrowy. Więc kto czuje się gotowy do udzielenia odpowiedzi? To więc tak, nie Creative Distractions, tylko Destructive Creations, to po pierwsze. Jak się w tym czujemy? No, to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy współpracujemy z Edirami, bo tam działamy jeszcze przy innym projekcie, więc ucieszyliśmy się, gdy dali nam wgląd w to, co planują. I sam projekt też się nam spodobał, gdyż, tak jak powiedziałeś, nie boimy się kontrowersji, nie boimy się brutalności, nie boimy się jakichś wyzwań konkretnych. I tak samo myślę, że z przełożeniem twórczości Leopolda Tyrmanda na język growy nie będziemy mieli większych problemów, bo nawet w naszych ostatnich tytułach staraliśmy się tą warstwę fabularną pogłębiać. Odchodzimy od tych naszych, wiesz, pierwszych kontrowersyjnych tytułów jak Hatred, by ten gameplay popierać narracją, fabułą, interesującą historią, bohaterami. Więc to jest na pewno dla nas wyzwanie, ale ten klimat właśnie zniszczonego miasta, odbudowującego się historii, które za tym możemy popchnąć, klimat noir niejako, to jest na pewno coś, w czym będziemy chcieli się fajnie pobawić. Racja. Destructive Creations. Poprawiam się, żeby nie było żadnych wątpliwości. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Z uwagi na ten czas i ograniczenia czasowe, chciałbym też oddać głos dziennikarzom, przedstawicielom prasy, którzy są na sali. Jeżeli
Coś jeszcze nie wybrzmiało, chcielibyście o coś zapytać, to jest właśnie ten moment. Proszę się zgłosić podnosząc rękę, ja podejdę z mikrofonem i też w międzyczasie jeszcze dopytam się Maćka, czy są jakieś pytania od internautów. Dla nich też jeszcze moment się znajdzie, także spokojnie. Kto chciałby zadać pytanie, drodzy dziennikarze? Bo oddamy głos internautom, to znaczy to nie jest problem, ale, ale chciałbym tutaj jakoś zarządzić tą dyskusją. No to idziemy z internautami, jak ktoś się zgłosi, to odpowiadamy. Dobra, to ja przekazuję głos Maćkowi. Dzień dobry. Mamy kilka pytań od internautów. Na część padła już odpowiedź, bo pytania były zadane wcześniej w trakcie prezentacji. Natomiast dwa pytania. Czy książka będzie tylko inspiracją, czy będziecie próbowali odwzorować historię, która jest tam przedstawiona, lub jej część w grze? I drugie pytanie. Jaka gra stylistycznie jest najbliższa waszej wizji The Evil One? To na pierwsze może odpowiem ja, drugie Marta. Więc... mamy dowolność, jeżeli chodzi o licencję, możemy oddać książkę wiernie i możemy się nią inspirować. I to jest właśnie piękne, że tak jak mówiłem o tej szerokości licencji, zdecydujemy we współpracy z naszym partnerem i przede wszystkim z community. Także to decyzja przed nami i na to pytanie odpowiemy pewnie na następnej konferencji prasowej. Jeżeli chodzi o stylistykę i o kierunek, to też będziemy tutaj razem z Destructive Creations omawiać i wybierać. Jesteśmy w trakcie burzy mózgów i tej koncepcji, więc jeszcze za dużo na ten temat zdradzić nie mogę, jednak więc słowo klucz noir na pewno tutaj może się pojawić. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie z czatu? To właśnie to jest ten wątek społeczności i zaangażowania też społeczności. Tak, jak najbardziej. I super, że internauci są od samego początku tego procesu, tak? Także to na pewno też jest odwaga studia, no bo ktoś jednak musi na koniec dnia podjąć te finalne decyzje, ale warto również budować grę w oparciu o fanów. Kończąc powoli nasze spotkanie, chyba że chciałbyś coś dopowiedzieć. Dodam, gdy ja myślałem na początkowej fazie koncepcji w ogóle gry o tym, jak powinna dla mnie wyglądać taka idealna adaptacja, która miałaby szansę wejść do mainstreamu, to chociaż nie mówimy o RPG, to wydaje mi się, że świetnie dziś przynajmniej współgra w tym wszystkim Disco Elysium. Taka gra, która jest i ambitna, i nieco pokręcona, i mocno literacka, i nie boi się mieszać światami, jest dojrzała i się sprzedała jednocześnie i okazała się komercyjnym sukcesem. Więc nie może wizja dokładnie tej gry, ale to, jakie rzeczy ze sobą łączy i niesie i na końcu jaki produkt finalnie udało się jeszcze portować go, przecież na Switcha ostatnio wyszedł port bardzo, bardzo dobrze zrobiony, Disco Elysium, to dla mnie osobiście byłoby takie idealne złapanie tych wszystkich srok za jeden ogon. Takiej dojrzałej, ale nie nudnej gry, ciekawej, intrygującej i pokazującej, że gracza można też traktować serio, jednocześnie zaoferować mu świetną rozrywkę. Okej, to taka rzecz, która twoim zdaniem sprzedaje tę grę. To będzie takie końcowe pytanie i chciałbym, żeby każdy z was się udzielił odpowiedzi na to pytanie, taki unique selling point z punktu widzenia właśnie i przyjaciela Matthew Trymanda, ale też osoby, która przeprowadziła mnóstwo rozmów, doskonale zna pierwowzór literacki. Dla mnie jako gracza, gdybym w ogóle przyszedł tutaj na konferencję, nie wiedział o co chodzi, chciałbym zobaczyć świat, którego jeszcze nie widziałem. Czyli ten kontekst kulturowy, ta epoka, te dylematy i ten krwisty bohater, to jest dla mnie coś, czego ja jeszcze nie dostałem jako produktu. I dobrze zrobiony taki produkt będzie tą świeżością intrygował, tak jak swego czasu Wiedźmin w mainstreamie zaintrygował mitologią słowiańską na lajcie, to my chcielibyśmy pokazać, widzieliśmy 100 razy Nowy Jork w tamtych latach, ale nigdy nie widzieliśmy Europy Środkowo-Wschodniej i tego, co się wiąże z jej specyfiką. Dla mnie to jest ten sprzedająca, ten punkt, unique selling point. Marta, z punktu widzenia publishingu, wydawcy? Wartka akcja, nieprzewidziane zwroty akcji, no i bardzo dobry, mocny scenariusz oraz... brak lęku przed odważnymi scenami czy rozwiązaniami. To teraz tutaj oddam głos Pawłowi, żeby Michał miał to ostatnie słowo podczas tego spotkania od strony biznesowej, inwestorskiej. Zdecydowanie zespół, który tworzy grę, no bo tutaj nawet na giełdzie jest bardzo dużo spółek nowych, niedoświadczonych, jednoproduktowych, więc samo to, że można sprawdzić, kto zrobił jaką grę wcześniej, jak się sprzedała, to daje jakieś poczucie
jakiejś powtarzalności, prawda? No bo gry to jest jednak jakiś proces i jedną grę można zrobić przypadkiem, ale już kilka czy doświadczenie zespołu można sprawdzić i tutaj Ancestors czy Hatred faktycznie no widać, że to na skalę polskiego game devu no jest to zauważalne i dobrze się sprzedało. Świetne oceny o 90% plus na Steamie, więc na pewno to gwarantuje jakąś jakość, a dzięki temu można zebrać finansowanie, no bo bez dobrego zespołu na tym rynku myślę, że nie można ani od wydawcy znaleźć pieniędzy, ani od inwestorów, a z dobrym zespołem i z pomysłem i z IP na pewno myślę, że przy tym rynku łatwiej będzie u wydawcy, no bo tych pieniędzy jest więcej ciągle za granicą. Natomiast no, każdy dobry pomysł ma szansę gdzieś tam się przekonać inwestorów i je sprzedać, uwzględniając ryzyka. No właśnie, uwzględniając ryzyka, ambitny projekt, duża inwestycja. Panie prezesie, słowo na koniec tak, i ten unique selling point. Ja myślę, że tą poprzeczkę trzeba sobie wieszać wysoko. Po prostu Polska pokazała, że jest genialna w game devie i talent na rynku jest. To, o czym powiedział Paweł, to jest bardzo istotne, kto z nami będzie ten projekt współtworzył. Poprzeczkę wieszamy wysoko, nie boimy się, jak ktoś pokona rekord, to zawsze się znajdzie ktoś, kto skoczy wyżej i nie mówię, że no chociaż też będziemy gonić CD Projekt oczywiście jako ten benchmark rynkowy i robimy wszystko, żeby w jakiś sposób dogonić tą firmę i myślę, że tutaj słowem jest kluczem zapewnionym multiverse, czyli licencja, która pozwala naprawdę na ogrom działań i światów i miejsc, żebyśmy dotarli do tego gracza, użytkownika, słuchacza, oglądacza seriali. Po prostu my musimy znaleźć ludzi i dopasować się z tą rozrywką do tego, co kto lubi. To jest jedna rzecz. A druga to jest, no na pewno wychodzimy poza Polskę, bo naszym partnerem jest Matthew Tyrmand, Amerykanin. Więc też bardzo silnym atutem jest to, że gdzie wcześniej były problemy, to że było takie poczucie rodziny i Matthew, który jest no, szybki, ambitny i zawsze chciał też mieć taką silną kontrolę nad projektem, nad filmami, które powstają. Myślę, że to był problem, dlaczego one nie powstały, bo jest zajęty, jest trudno uchwytny i tutaj nie mamy tego problemu. Ja poprosiłem Matthew, a ponieważ zna go i Marcin, ja sporo lat, to jest taki komfort, że to będzie zrobione dobrze, a jego kompetencji użyjemy do tego, czym zna się najlepiej. To jest człowiek świata rynku amerykańskiego, rynku inwestycji, amerykańskiej giełdy, więc myślę, że mamy szansę sięgnąć również po duży kapitał ze Stanów Zjednoczonych, żeby realizować ten globalny, jakby nie było, projekt i to nam trochę powinno ułatwić oczywiście, bo środki finansowe pozwalają na to, że zespół kreatywny może puścić lepiej wodze fantazji i oczywiście wykonać doskonale projekt, no to będzie kluczem, więc wszystko w realizacji. Dzisiaj przyjemność Państwa gościć. Zawsze jest przyjemność, kiedy możemy zrobić konferencję i powiedzieć o jakimś sukcesie, a teraz musimy zakasać rękawy i do roboty, żeby dowieźć datę, więc ta praca przed nami. Dziękuję jeszcze raz za zaufanie, za przybycie, za kredyt zaufania, jaki dostaliśmy od Was, że z nami jesteście. I dziękuję za poprowadzenie i moderację, bo też nie mieliśmy okazji pracować wcześniej, więc wszystkim Wam za obdarzenie nas tym zaufaniem i bycie z nami. I bądźcie naszymi ambasadorami, zróbmy coś wielkiego, zapraszamy do współpracy. Ja to jeszcze muszę się wytłumaczyć, przepraszam, pierwszy rząd. Były pytania też do Was, ale czas nas goni. Natomiast bardzo dziękuję oczywiście za to, że się pojawiliście zarówno Destructive Creations, jak i przedstawiciele studia Red Deer Games. Trzymam kciuki oczywiście, bo sam z przyjemnością jako gracz, przede wszystkim gracz, zagram w ten tytuł. Jestem bardzo ciekawy. Dziękuję gościom, dziękuję panelistom również za poświęcony czas. Dziękuję internautom za to, że jesteście i śledzicie tę transmisję. Jak słyszeliście, nie jest to pierwszy raz, będą kolejne, więc warto śledzić projekt. Goście zaproszeni tutaj na sali mają możliwość zapoznania się z pierwowzorem literackim, bo też są książki dla Was przygotowane. Raz jeszcze wielkie brawa, dziękuję pięknie. Radek Nałęcz, do zobaczenia. Dziękujemy.